19 listopada po godzinie 19 doszło do zdarzenia drogowego na ulicy Bolesława Chrobrego w Piławie Górnej. Tuż za przejazdem kolejowym kierujący samochodem marki Audi zwolnił, żeby ominąć zaparkowany pojazd, a jadący za nim kierujący samochodem marki Fiat Seicento już nie zdążył. Szczęśliwie nikt nie odniósł obrażeń. Pracujący na miejscu patrol dzierżoniowskiej drogówki zakończył działania, wystawiając sprawcy mandat.